kategorii weteran. Proszę o przygotowanie sztangi 120 kg. Pierwszy ciężar 120 kg i z tym ciężarem zmaga się będzie Robert Kaczak z Gostynina. Próba zaliczona, Robert Kaczak, 120 kg. Proszę przygotować sztangę o wadze 130 kg. 130 kg dla Pawła Dobrowolskiego z Gostynina. Próba zaliczona. Paweł Dobrowolski, 130 kg. 140 kg poproszę na sztangę. Rafał Kazimierski, Kutno. 140 kg. Rafał Kazimierski, Kutno. Próba zaliczona, 140 kg było. Wszyscy panowie, 127,5 kg. Jest to ciężar szykowany dla Roberta Kaczaka, który w pierwszej próbie udźwignął sztangę o wagę ze 120 kg. Pan Marcin próbę zaliczył, 127,5 kg, Roberta Kaczaka. Poproszę ciężar 140 kg dla Pawła Dobrowolskiego z Gostynina. Paweł Dobrowolski, pierwsza próba 130 zaliczone, a teraz sztanga waży 140 kg. Próba zaliczona. Paweł Dobrowolski, 140 kg. Poproszę ciężar 155 kg. 155 kg. Rafał Kazimierski, Kutno. Rafał, pierwsza próba, 140 zaliczone, a teraz zwiększył o 15 kg. Łącznie mamy 155 kg. Próba zaliczona, 155 kg. Paweł Dobrowolski, Gostynin.
podobnie jak Robert Kaszczak, próba niezaliczona. Paweł Dobrowolski w dniu dzisiejszym udźwignął ciężar 140 kg. Szykujemy ciężar 165 kg. 165 kg dla Rafała Kazimierskiego z Kutna. Ostatnia próba dzisiejszych zawodów. Proszę się nie rozchodzić. Za kilka minut dokonamy wręczenia wyróżnień. Przypominam, trzech pierwszych każdej kategorii wiekowej, puchary. Nagrody pieniężne plus wyróżnienia burmistrza miasta za 6 pierwszych miejsc, pamiątkowe dyplomy. Rafał Kazimierski, Kutno, ostatnia próba. Duże brawa dla Rafała Kazimierskiego. Próba zaliczona, 165 kg. I trzech panów poproszę na podium. Przemysław Kapuściński, koło. Druga pozycja, Tomasz Kurant, Radzieju. A zwycięzcą tej kategorii został Damian Mielniczek z Torunia. Stajemy panowie na podium, a nasi goście plus organizatorzy dokonają wręczenia wyróżnień. A dla ścisłości tak. Startowało 8 zawodników, 8 miejsce Damian Ziembicki, 86 punktów, 7 miejsce Stasiak Michał. I zaczynamy, drodzy państwo, dekoracje. 6 miejsce, dyplom pamiątkowy dla Mateusza Szewczyka. Mateusz Szewczyk, 92,90. Składamy gratulacje. 5 miejsce, Mateusz Maciaszek, Gostynin, 93,65 punkta. 5 miejsce, proszę bardzo. Mateusz Maciaszek. 4 miejsce, Damian Nowacki, Gostynin, 101,97 punkty. Trzecie miejsce, Przemysław Kapuściński z koła, 107,37 punktów. Drugie miejsce, Tomasz Kurant z Radziejowa, 107,44 punkty. A zwycięzcą tej kategorii został Damian Mielniczek z Torunia. Damian Mielniczek, Toruń, pierwsze miejsce, 116,24. Pozwolę również złożyć państwu gratulacje, a zwycięzcą, no proszę, Farba Fabiszewski, Jarosław Łocki. Czytam, przedstawiam wyniki, już te końcowe. 6 miejsce. I dyplom pamiątkowy dla Macieja Stępniaka z Kutna, 112,50. Szóste miejsce dekorujemy dyplomem. 5 miejsce również dyplomem dla Patryka Koloska z Kutna, 114,95. Mamy dyplomy? Dokonamy wręczenia. 6., 5 miejsce, bardzo proszę. 4 miejsce dla Krzysztofa Jabłońskiego z Kutna, 118,64 punktów. 4 miejsce. Mamy dyplom. I teraz panów dekorujemy, którzy znaleźli na podium. 3 miejsce, Łukasz Solarski, Gostynin, 118,97 punktów. Panowie, dokonujemy wręczenia wyróżnień, gratulujemy, podchodzimy, Darku. Niech to sprawnie idzie. Darek, Paweł, już, startujemy. 2 miejsce, Jacek Ostrowski, Kutno, 120,60 punkta. Podchodzimy, panowie. I 1 miejsce dla Jarosława Fabiszewskiego z Płocka. Jarosław Fabiszewski, 127,78 punktów. Drugie miejsce, Paweł Dobrowolski, 84,84 punkta. Obydwaj panowie reprezentowali nasze miasto Gostynin, a zwycięzcą tej kategorii został
Rafał Kazimierski z Kutna, który zgromadził 98,54 punkty. Goście zaproszeni plus sponsorzy dokonują wręczenia wyróżnień. Marcinku, proszę bardzo. Robert Gaszczak, Paweł Dobrowolski. Dziękuję sponsorom, dziękuję wszystkim uczestnikom dzisiejszych zawodów. Dziękuję mediom gostyńskim za liczny udział w dzisiejszych zawodach. Dziękuję publiczności.